Podczas przerwy letniej w pierwszej klasie liceum pracowałem jako pracownik McDonald's. Miałem wtedy 17 lat i byłem dość naiwny. Desperacko potrzebowałem pieniędzy, aby dołożyć do mojego funduszu na studia. Moi rodzice nie zaplanowali tego tak dobrze, więc istniała naprawdę duża szansa, że nie pójdę na studia, jeśli nie dostanę tej pracy. Byłem zajęty głównie w ciągu dnia. Byłem takim dziennym człowiekiem i nie byłem zbyt produktywny w nocy. W ciągu dnia albo spędzałem czas z przyjaciółmi, ćwiczyłem, uczyłem się, albo uczyłem się i ćwiczyłem do konkursów kodowania, aby dodać je do mojego portfolio. I zazwyczaj w nocy nie robiłem nic. Najbardziej produktywną rzeczą w nocy była zwykła stara praca domowa. Z powodów wymienionych powyżej, a także z powodu faktu, że nie spałem zbyt wiele w nocy, około 2 do 4 godzin, postanowiłem upiec 2 pieczenie na jednym ogniu i wziąć pracę na nocną zmianę. W ten sposób mogłem dostać pieniądze za zrobienie absolutnie zerowej pracy umysłowej i załatwić moją pracę domową. Aplikowałem w wielu miejscach, ale muszę przyznać, że byłem wielkim fanem fast foodów, więc praca w fast foodzie była na szczycie mojej listy priorytetów. Więc kiedy dostałem pracę w McDonald's, to był dla mnie strzał w dziesiątkę. McDonald's znajdował się na obrzeżach miasta. Prawdopodobnie był dla podróżnych, ale nie przeszkadzało mi to, dopóki dostawałem pieniądze, a odizolowanie oznaczało również, że było tam stosunkowo mniej klientów, więc mogłem mieć szansę na złapanie kolejnej godziny snu. Wsiadłem do samochodu taty i pojechałem do sklepu. Wyglądał dość ponuro. Ściany zewnętrzne miały na sobie trochę pleśni. Wkroczyłem do małego budynku, aby zostać przywitanym przez mężczyznę w średnim wieku stojącego za ladą. Przywitał mnie z uśmiechem i ukłonem uznania. Zabrał mnie do kabinetu drive-thru, gdzie będę otrzymywał zamówienia i wyjaśnił, jak wszystko działa. Maszyny do lodów, dozowniki napojów bezalkoholowych i frytkownice. Po szybkim oprowadzeniu po budynku przyprowadził mnie z powrotem do lady, wziął głęboki oddech i powiedział: Hej dzieciaku, czy wierzysz w duchy i takie tam? Nie, ale dlaczego pytasz? Zapytałem. Wiem, że zabrzmie przez to absolutnie szalenie, ale będziesz musiał przestrzegać pewnych zasad podczas pracy tutaj. Tak, wiem, że wszystkie z nich brzmią niewiarygodnie, ale uwierz mi, że są jeszcze bardziej prawdziwe. Mogą nawet kosztować cię życie. Spojrzałem na niego zdziwiony. Jakie są te zasady i czy ktoś został skrzywdzony czy coś? Zapytałem. Wyciągnął swój telefon. Miał wiele zdjęć nastolatków, którzy wcześniej pracowali tutaj, ale najwyraźniej zignorowali zasady i zginęli od tamtego czasu. Dlaczego nie pójdziesz z tym na policję? Zapytałem go przesłuchująco. Bo nikt mi nie wierzy, odpowiedział. Jego głos zaczął się trząść. Przeprowadzają przeszukania całego terenu i pewnie myślą, że jestem szalony. Prawie zalał się łzami, ale opanował to i błagał mnie o przestrzeganie zasad i traktowanie ich poważnie. Powiedziałem, że będę, a jego twarz się rozjaśniła. Wręczył mi listę zasad. Podziękował i wyszedł. Następnie wygładziłem kartkę papieru i zacząłem czytać. Lista zasad, aby przetrwać noc. Zasada pierwsza. Trzymaj światła na ladzie drive-thru, gdzie będziesz podawał klientom jedzenie, włączone przez cały czas, z wyjątkiem zasady piątej. W pobliżu lokalu czai się jakaś istota, która tylko czeka, aż światła zgasną i przestaniesz się pilnować. Zasada druga. Obok stolika przy ladzie znajdują się kamery bezpieczeństwa. Zawsze sprawdzaj, kto jest w drive-thru. Jeśli osoba zamawiająca jedzie czarnym Land Roverem z przyciemnionymi szybami, nie odzywaj się do niego ani słowem. Przestanie ci przeszkadzać, jeśli zignorujesz jego wściekłe groźby i odjedzie za kilka minut. Jeśli jednak się do niego odezwiesz, wtargnie do twojego budynku i zaatakuje cię jak dzikie zwierzę. Bóg jeden wie, co to za istota, która potrafi tak doskonale naśladować ludzki głos. Jeśli ktoś zamawia frytki, powiedz mu, że wszystkie już się skończyły, a ty nie chcesz otwierać torby z mrożonymi frytkami o północy. Zaufaj mi. Zapach przyciągnie niechcianą uwagę i dla nikogo nie skończy się to dobrze.
Zasada czwarta. Jeśli usłyszysz, że twoje imię jest wypowiadane z zapleców, przerwij wszystko, co robisz, połóż się i zamknij oczy. Możesz poczuć zęby na swoich kończynach lub gigantyczne szpony ocierające się o twoją głowę lub tors. Ale błagam, nie ruszaj się. To minie po tym, jak usłyszysz demoniczny chichot. Zasada piąta. Jeśli zobaczysz 5-letnią dziewczynkę bez oczu, stojącą na podjeździe i patrzącą prosto w kamery, zamknij wszystkie drzwi i okna i zgaś wszystkie światła. Możesz usłyszeć krzyki, ryki i piski z zewnątrz, ale gdy minie minuta od ustania dźwięków, włącz z powrotem światła i kontynuuj swoją pracę. Zasada szósta. Jeśli usłyszysz ludzi w głównej jadalni, nie sprawdzaj tego. Nikogo tam nie ma, ponieważ miejsce będzie zamknięte. To tylko kolejne odwrócenie uwagi przez stwora czającego się w pobliżu. Zasada siódma. Jeśli światła same zgasną, odetnij palec u nogi lub ręki, połóż go na ladzie drive-thru i schowaj się za nią. Usłyszysz niskie warczenie, a następnie szybki dźwięk chrapania. Wstań, gdy światła powrócą i sprawdź ladę. Jeśli palca brakuje, gratulacje, przeżyjesz kolejny dzień. Jeżeli palec nadal tam jest, to po prostu módl się do Boga, żeby to coś zabiło cię szybko, a żeby nie rozkoszowało się twoimi krzykami. Zasada ósma. Zaleca się, żebyś nie spał, ponieważ wtedy możesz przegapić wywołanie twojego imienia lub 5-letnią dziewczynkę, albo śmiejące się i rozmawiające dźwięki ludzi w jadalni, a to może kosztować cię życie. Byłem zdziwiony. Jeśli to był jakiś żart, to nawet straszny. Pomyślałem sobie tuż przed zauważeniem ruchu w jednym z krzaków w drive-thru. Czasami myślisz, że możesz być odważny i walczyć ze strachem podczas sytuacji walki lub ucieczki? No cóż, nie. Twoje ciało tak naprawdę się zatrzymuje, kiedy stajesz twarzą w twarz ze strachem bez ostrzeżenia. Gdzieś w głębi serca wierzyłem, że ta lista jest fałszywa, albo to jakiś wyszukany żart, ale nie chciałem ryzykować. Postanowiłem więc dostosować się do zasad. Przez pierwszą godzinę nocy nie działo się dosłownie nic paranormalnego, do tego nie miałem żadnego klienta. To będzie łatwe, pomyślałem z westchnieniem. Przerzucając kamery co 20 minut, prawie nie zauważyłem małej dziewczynki zerkającej przez krzak. Jej oczodoły były pozbawione oczu, spojrzała na mnie, a one wydawały się puste od wszelkich ludzkich emocji. Były w pewien sposób złe. Im bardziej się w nie wpatrywałem, tym bardziej chciało mi się płakać. Byłem tak zafiksowany, że prawie zapomniałem wyłączyć światła, ale pamiętałem o zasadzie piątej. Wbiegłem pod ladę po wyłączeniu świateł, usłyszałem, jak coś trzaska o lewą ścianę budynku, jakby coś dużego wyrwało się i próbowało przebić się przez ścianę. Potem usłyszałem szybkie kroki, a następnie krzyki małej dziewczynki. Krzyki te były coraz bardziej intensywne, do tego stopnia, że myślałem, że ogłuchnę. Zakryłem uszy, ale oczywiście wciąż je słyszałem. W ciągu 30 sekund krzyki ustały i usłyszałem niskie warczenie. Po tym warczeniu nastąpiły odgłos ryku i cięcia mięsa. Odgłosy te były tak obrzydliwe, że zwymiotowałem na całą podłogę. Po pozbieraniu się psychicznie, wstałem i włączyłem światło. Posprzątałem wymiociny i rozmyślałem o tym, co właśnie przeżyłem. Zanim jeszcze skończyłem o tym myśleć, usłyszałem ludzką mowę. Hałas był bardzo odległy, nie mogłem wydobyć żadnych słów, tylko śmiechy, chichoty i nakładające się głosy. Noc była niesamowicie cicha, więc mogłem usłyszeć każdą małą rzecz, która wydarzyła się w nocy. Miałem właśnie iść to sprawdzić, kiedy przypomniałem sobie, że istnieje zasada o takim właśnie wydarzeniu. Ponownie przeczytałem całą listę i znalazłem ją. To była szósta. Musiałem to zignorować i tak też zrobiłem. Założyłem słuchawki i zająłem się nauką. Minęła prawie godzina, nic się nie działo. Kiedy w końcu jakiś klient wjechał na drive-thru, obsłużyłem go i byłem szczęśliwy, że faktycznie ludzie zaczęli przychodzić. Widziałem, jak podjeżdża kolejny samochód. Byłem naprawdę szczęśliwy, że nie byłem już dłużej w tej piekielnej dziurze. Mój dobry nastrój został natychmiast zniweczony, gdy zobaczyłem, że to czarny Range Rover z przyciemnianymi szybami.
Nie odezwałem się do wściekłego człowieka po drugiej stronie. Wykrzykiwał swoje polecenia, po czym powiedział: wiem, że tam jesteś. Czy jesteś głuchy, skurwysynu? Nie odpowiedziałem i zachowałem spokój. 10 minut później już go nie było. Moja zmiana się skończyła. Teraz siedzę tutaj pisząc to, zastanawiając się, czy ta praca jest naprawdę warta $200 dziennie, czy nie. Chciałem zrezygnować, ale facet błagał mnie, żebym tego nie robił i że podwoi moją pensję, skoro jestem taki dobry. Ale nie wiem, czy dalej chcę ryzykować swoje życie. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał, zostaw łapkę oraz subskrypcję, jeśli na to zasługuję. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać, możesz to zrobić na 2 sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord. Wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rangę creepypasty. Lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.